Dzień dobry. Dzisiaj będzie taki bez montażu filmik. Chciałbym wam tylko pokazać, jak jest złożona, co tu do mnie doszło. Końcóweczka mocy AB, a dokładnie procedent series 600 LX. Końcóweczka jest dwukanałowa. Możemy zapracować nią w mostku, czyli pod jeden kanał. Tutaj z tyłu, już wam pokazuję, mamy przełączanie masy. Słuchajcie, możemy sobie odpiąć masę od wejścia, od obudowy, czyli jednym słowem mamy możliwość przełączenia masy na gniazdo symetryczne i gniazdo niesymetryczne. Symetryczne to polega na tym, że mamy sygnałową żyłę i masową żyłę i dodatkowo oddzielny ekran, czyli uziemienie, trzecią żyłę, a niesymetryczne, jeśli to sobie zewrzemy do masy, to mamy w ten sposób, że mamy tylko ekran i tylko żyłę gorąco, czyli sygnałową. Czyli jednym słowem używamy jacka tych wejść. Tylko że teraz tak, te jacki mogą być też stereofoniczne. Zaraz zresztą się dowiemy, jak ją sobie otworzymy. Dobra, to dzisiaj będzie krótki odcineczek. Zobaczmy, jak tu klasa AB wygląda w środku. A, petarda tych tranzystorków. Już sobie tutaj weźmiemy kamerkę, obejrzymy sobie dokładnie, co to takiego jest. Jest to końcówka mocy 2x300 W. I na czym to mamy zrobione? Toshiba 2SB554, 2SB554, 2SD424. 2SD424, czyli mamy po 3, po 4, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli mamy po 6 na stronę, czyli po 3 tranzystory na ujemne i po 3 na dodatnie. Oczywiście wszystko to pójdzie do czyszczenia. Zobaczcie, trawko prawie takie jak w Piratronie, tym moim. No piękna sprawa, że tak powiem, piękny klasyk, słuchajcie. Tranzystorki do tylnego radiatora dokręcone. Oczywiście wszędzie pasta silikonowa. Piękny klasyk, co? Na tranzystorach Toshiba. No dobra, będziemy patrzeć, co tutaj się na tym dzieje. Oczywiście patrzcie, zabezpieczenie termiczne, oddzielne termiki. 2x300 W, 300 kądziorki. Tu mamy ładne kondensatory pod spodem wkręcone, słuchajcie, jakby nie było. Musimy się dopatrzeć, co to są za kondensatory i jakie to mają pojemności. Tutaj już pewnie widać. 10000 mikro na 80 V. I teraz sobie porównajcie, 10000 mikro na 80 V. Tego typu rozmiar kondensatora i tego typu, który tutaj jest w środku. Dobra, słuchajcie, będziemy ją próbować odpalić. Zobaczyliśmy, na czym to jest. Tutaj wiatrak jest podpięty pod, nie wierzę, przez rezystor pod główne zasilanie. Musimy sobie teraz tak podłączyć sobie ją do prądu, bez żadnych obciążeń, bez żadnego wejścia. Ściszymy sobie dwa kanały. O, potencjometr ukręcony, czyli już mamy babola. Patrzcie, wszystko jasne. Drugi działa, ale też jest wygięty, słuchaj. Nie wiem, czy to jest, a może nie jest wygięty, tylko ta gałka jakaś luźna. Ale tutaj to perfidnie widać, że już ktoś to wymieniał.
ponieważ jest całkowicie inny potencjometr. Plastikowy jakiś. Tutaj było grzane. Nie wiem, czy to widać z tej kamerki. Z tej też mało widać. Dobra, weźmy sobie tą bliżej. Podstawmy sobie ją. O tu. Zaraz zobaczymy. Patrzcie. Tu już widać, że ktoś nieźle topił ten potencjometr. Nawet zalał jakąś żywicą. Słuchajcie, to nawet nie jest klej, tylko żywica. Tylko żywica. No klasyk, piękny. Tylko szkoda, że uszkodzony. Fajnie. Podłączmy je sobie na razie, na chwilę obecną, do prądu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Odsuńmy sobie tą kamerkę. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Uwaga, sam się odsuwam, włączam. No wiatrak niby pracuje. I nic poza tym, power się zaświecił. Dymu nie ma. To nie dym, słuchajcie, to kawa. Bo kawka musi być. Wyłączmy. Sprawdźmy, co się dzieje na kondensatorach. Fajne jest dojście, także damy sobie radę. Do 200 V. Dobra, włączamy. OK, masa. Plus 74 V. Minus 74,5. 74,2. Troszeczkę obciążona jest lewa strona, ale to nie mocno. Może być. W ramach odchyłki jest. OK. 2 razy 74 V na kondensatorach, słuchajcie, więc będziemy się zaraz zabierać do sprawdzenia dalszej części, czyli tutaj tak, tu nie mamy żadnych, i to żadnych, bezpieczników. Tu mamy mostek prostowniczy, ktoś tak podpiął sobie dwa przewody pod mostek. Masa, tu mamy co? Miękki start, tak? Tak, mamy miękki start na tranzystorze. Dobrze myślę. Główne zasilanie odepnijmy sobie od prądu. I teraz tak, co to kurde zasieczka jest? Kable łączone, tu rozerwane. Tu idą bezpośrednio pod trafo. Tu jest tylko odczep. Jejku, jejku. Można było sobie dopasować, wiecie, te trafo. Tutaj jest, są jakieś żyły poobcinane od kabla. Kabelek też taki bez uziemienia. Nie wiem, czy to tak ma być. Raczej nie. Dobra. Weźmiemy sobie się do sprawdzania tego i zobaczymy, co się z tym, że tak powiem, dalej będzie działo. Czyli jednym słowem tak, podłączmy sobie obciążenie sztuczne, czyli opornik zamiast zamiast głośników, obciążnik. I sprawdźmy, czy nie mamy prądów stałych na wyjściu. Czyli musimy sobie wziąć tak, dwa przewody. Cztery w sumie przewody. Będzie tak, plus. Minus. Podłączmy sobie pod 8 ohmów. Najpierw tutaj
Dobra, przetestujmy, zobaczmy, czy się wychyli tutaj wskazóweczka, czy mamy prąd stały. Czy mamy popsutą końcówkę, no. No, na tym kanale nie mamy prądu stałego. Przepinamy się na drugi kanał. Też nie mamy prądu stałego. Więc mamy ciszę. Nieźle. No to pierwsze przetestowanie było. Teraz możemy rozładować kondensatory przez żarówkę oczywiście. Gdzie jest mała żarówka? Moment. Okej, okay, mamy taką 5-watową żarówkę na 220 V. Rozładowujemy kondensatory. Się świeciło. Się świeci. Czekajcie, żeby tu zaraz się price'u nie było. Weźmy sobie większą żarówkę. Gdzie wsadziłem? Gdzieś wsadziłem, słuchajcie, żarówkę. Zaraz, momencik, muszę ją sobie poszukać. Patrzcie, bardzo podobny transformator, troszeczkę mniejszy. To jest taki transformatorek do testów, a tutaj mamy żarówkę i tu musimy ją sobie rozlutować. Szybkie rozlutowanie to będzie w ten sposób. O. Ok. Sprawdźmy żarówko kondensatory. Dobra, dla pewności. Szybko się rozładowały, słuchajcie. Coś tu jest nie tegas. Czyli jednym słowem, może być coś co w startem nie podaje pełnego napięcia na końcówkę, dlatego ona nie gra. Napięcie jest, prądu nie daje dużego, że szybko się rozładowują. No dobra, sprawdźmy teraz jeszcze raz miernikiem. Tak, tyle razy trzeba sprawdzać, słuchajcie, tyle razy, bo to nie są żarty. 2 razy 75 V to 150 V prądu stałego, jak to chwyci, to nie puści. Lewa strona szybciej padła, prawa słabiej. Dobra. Musimy sobie kurz wyciągnąć najpierw z niej. Ale klasyki, a pierdziele, no vintage. Jakby nie było, słuchajcie, vintage. Teraz możemy sobie dotknąć paluszkami. I tak się zastanawiam, co lepiej odkręcić, czy od spodniej płytki te kondensatory, bo musimy tutaj się sprawdzić ten tranzystor dokładnie. No to jest napięcie. Tu mamy włącznik, czyli podłączamy się masę. Aha, to jest żaróweczka, dobra. Musimy to posprawdzać dokładnie. No i będzie reanimacja, słuchajcie.
i żeby was potrzymać w niepewności. Zobaczcie, jaki piękny vintage. Piękny, naprawdę. Klasyk. Piękny klasyk AB. W następnym odcinku będziemy robić reanimację, zobaczcie, bo potencjometry do wymiany. Ten jeszcze jak ten, trzeba będzie go tylko sprawdzić, przetestować. Ale myślę, że pójdą oba do wymiany. Ewentualnie do czyszczenia, no bo ten już jest ukręcony, jest luźny. Też jest ból z tym. Sprawdzimy wszystkie tranzystory. Musimy sobie sprawdzić, czy są sprawne. Ponieważ ogólnie jest efekt taki, że mamy 0 na wyjściu. Czyli może być coś spalone, no po prostu. Z tego co tu widzę, żadnych zabezpieczeń, żadnych bezpieczników. Nawet na sieci, nie, na sieci jest, na zasilaniu sieci jest. No ale ten bezpiecznik jest sprawny, bo napięcie na kondensatorach jest. Zaczynamy od dokładnego sprawdzenia zasilacza. Bo to jest naprawdę, to jest pierwsze co trzeba sprawdzić w jakimkolwiek wzmacniaczu. Sprawdzamy najpierw zasilacz, czy mamy zasilanie takie, jakie jest powinno. Tutaj na przykład to, że wystąpiły tu napięcia 74 V, to nie znaczy, że on jest sprawny. Bo tu z tego co widzę ma soft start i ten soft start może być uszkodzony, bo on ma nie na przekaźniku, a na tranzystorze, albo na triaku to nawet jest zrobione. Trzeba będzie podejrzeć schemat. Może być uszkodzony. Co z tego, że on włącza przez obciążnik, czyli przez ten rezystor, który hamuje rozruch, jeśli nie przełącza go potem po prostu już w tryb pracy. I na tej zasadzie to jest tak, że idzie przez rezystor jakieś tam, no napięcie jest na wyjściu, no bo napięcie będzie niepełne, ale mocy to nie będzie żadnej. A po drugie, jeśli to by pracowało z takim uszkodzeniem soft startu, to mamy 10 sekund, 15, nie mamy rezystora przy jakimś tam podaniu sygnału. Także możemy to sobie przejrzeć i wykluczyć. Dobra, to co? Zapraszam do obejrzenia reanimacji vintage'a.